Hej, hej. Jestem ojciec dwójki dzieci, tutaj mamy Roka. Hej, siemacie. Słuchajcie, ja oglądam kanał Ojca Dwójki Dzieci, wy też możecie. Tak, codziennie. Codziennie, nawzajem oglądamy się. Hej. Hale Expo na Orange Video Fest świeciły pustkami. Taka mała frekwencja wynikała zapewne z małej ilości youtuberów. I jak widać, pojawiła się Dominika z kanału Ponki. Gdzieś tam w oddali Sadam Adam udzielał wywiadu. Strasznie słabo jak na Warszawę, naprawdę. Nagrywam? Teraz nagrywam. Jak się udaje szereg, to się nagrywa. Oczywiście żartowałem. Zapraszam Was na trzecią edycję Orange Video Fest by LiveTube. Jesteście gotowi? Ruszamy. Ruch jak na Marszałkowskiej, widownia zdecydowanie dopisała. Przed nami stanowisko Independent Digital, zobaczcie jak się panie ładnie chillują. Gotowi pustka do akcji, tak. Cholera, gotowi cholera do akcji. Strefa Orange Chill Zone, na której można było się wyluzować. Romantyczne oświetlenie oraz leżaki na świeżym powietrzu, to jest to. Z tego miejsca można było obserwować scenę główną w spokoju. Kurczę, chyba się zakochałem. A nie, czekaj, to tylko selfie. Ale się dziewczyny bawią? Bardzo się bałem tego dziwnego urządzenia. Jeszcze by coś wyszło. Ach, te świecące gwiazdy na scenie głównej. Na stanowisku Centrum Nauki Kopernik można było przetestować najmodniejsze fryzury na rok 2016. Aż się wzruszyłem patrząc na ten samochód. Przypomniały mi się czasy podstawówki liceum. I te piękne, ręcznie malowane ławki. Zapewnienie. Czemu ja widzę? Ty masz jedną, ty jesteś dobry. O tak, bałć mnie. Weź go do buzi. Z czasu do czasu pojawiał się jakiś koń z rogiem. O, chyba jest moje stanowisko. Tak, dziewczyny, ja też Was pozdrawiam. Kości, papier, plastik, to jest stanowisko gier planszowych, planszówki przed nami. Ale gaming. Dokładnie, i to bez prądu. Jak widzicie, ludzie tutaj dobrze się bawili. I idziemy dalej do mojej ulubionej strefy. W strefie wolnego grania nie było ani jednego wolnego miejsca. Gracze mogli pograć tutaj w Overwatcha czy też LoLa. Innych gier nie, akurat nie zauważyłem. Jesteście w stanie policzyć ilość komputerów w tej strefie? Mi się nie chciało. W scenie gamingowej można było zmierzyć się w CS-a z teamem Nvidia. Teraz to, na co zapewne czekaliście, czyli VIP Zone. W tym miejscu również panował duży ruch i zdecydowanie więcej było widzów niż youtuberów. Poznajecie jakieś gwiazdy YouTube? Wypiszcie je w komentarzach. Na pewno lepiej poznajecie osoby niż ja. Siemanko, zobaczcie kogo mamy. Tak, dokładnie. Brunecia. Dzieci. Ogląda każdego mojego live'a, prawda? Prawda, prawda. No i zapraszam oczywiście na mojego streama, Brunecia, wbijajcie. Tak. Oczywiście gwiazd YouTube było dużo, dużo więcej. Tak, czekam na wasze komentarze, nadal czekam. Jeszcze szybki podgląd hali przed wejściem głównym. I w zasadzie to już była końcówka całej imprezy. Na tym wideofeście bawiłem się rewelacyjnie, panowała tam świetna atmosfera. Cieszę się, że mogłem poznać tylu fajnych ludzi. Do zobaczenia na kolejnych eventach. Piona. Spytajmy się tego przystojniaczka, jak się bawił. Jak ci się podoba impreza? Panie Futrol? Jaka impreza? Co za troll.